Kiedy czujesz się wolny? Czy wolność oznacza patriotyzm? Czy na co dzień czujesz się wolny? Czy masz osobę, z którą czujesz się wolny? Co chciałbyś powiedzieć innym o wolności? Czy wolność powinna się ograniczać? Czy doceniasz swoją wolność? Czy wolność jest nam dana na zawsze? Co dostrzegasz dzięki wolności? Czy wolność można stracić? A dla ciebie? Czym jest wolność? Wolność dla mnie jest to możliwość podejmowania wszelakich decyzji zgodnie z własnym sumieniem, przekonaniami, oceną sytuacji. Czyli według tak, jak człowiek po prostu chce, a nie, że ktoś odgórnie mówi zrób to albo tego nie rób. Wszystko, co robię, gdzie pójdę, nawet co zjem, to jest i to, czym się też interesuje, co jest moją pasją, co rozwijam, jest właśnie wolnością, bo sam zdecydowałem, że chcę to rozwijać. Wolność to jest słowo, które się w sumie powtarza ciągle się powtarza i tak w sumie trudno powiedzieć, kto mnie nauczył tego. To tak jest słowo, które człowiek zna tak mniej więcej jak, nie wiem, ojczyzna, dom. Tak nie pamięta człowiek, gdzie się tego nauczył. Wolność to nie jest dar dany na zawsze. Trzeba go strzec jak skarbu. Jeżeli o tym zapomnimy, może się okazać tak, że obudzimy się bez niego. Dla mnie wolność to jest najbardziej taka wartość osobista, takie coś, co mamy indywidualnie i jak się czujemy z tą wolnością. Dla mnie to właśnie bycie wolnym jest bardzo ważne. Pokazujemy wtedy, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, ale no, pokazujemy swoje zainteresowania, pokazujemy siebie tak naprawdę. Dzięki temu, że pokazujemy siebie, ludzie nas znają i jesteśmy jeszcze bardziej otwarci na tą wolność. Tylko po prostu musimy tą wolność otrzymać. I jak ją otrzymamy, to na pewno jest nam o wiele lepiej nie tylko duchowo, ale też fizycznie. Najbardziej się wolna czuję właśnie, kiedy jestem na zbiórce harcerskiej albo na obozie, albo po prostu z ludźmi, którzy wiem, że mnie szanują, że o mnie dbają, że nie mówią nic złego za moimi plecami. Dla mnie po prostu jest harcerstwo takim miejscem, gdzie na pewno nic mi się nie stanie. Czuję się tam bezpieczna, ale też wiem, że jestem wolna. Wolna w tym, co robię, w tym, co mówię. Pokazuję siebie i nie boję się pokazać siebie, że ktoś mnie wyśmieje albo coś źle o mnie powie. Wolność ograniczona jest dla człowieka, jakby zawiązać kogoś, związać komuś ręce. I nie może nic z tym zrobić. Dla mnie wolność to jest coś po prostu, że musimy, jak będziemy wolni, to będziemy mieć więcej, będziemy mogli zrobić więcej. Dzięki temu, że zrobimy więcej, pokażemy siebie bardziej i ograniczona wolność tylko nas pomniejsza. O to chodzi, żeby właśnie być większym, być lepszym człowiekiem. A jak jesteśmy lepszym człowiekiem, to lepiej oddziałuje nie tylko na nas samych, ale też na całe społeczeństwo i ludzi, co nas otaczają. Czym dla mnie jest wolność? Wolność dla mnie to przede wszystkim prawo polityczne oraz możliwości wszelakiego typu wyboru, to co możemy i czego nie możemy. Co robię, czując się wolny? To dla mnie każda codzienna sytuacja, możliwość wyboru, to co mogę, czego nie mogę, to, że nikt mi niczego nie narzuca. Według mnie nie powinno zabierać się wolności, ponieważ człowiek obdarty z wolności jest więźniem. Wszystko jest mu narzucane, nie może niczego robić. Jest zamknięty dosłownie w klatce. Musi się słuchać tego, co ktoś inny mu mówi.
swoją wolność wyrażam przez tworzenie własnej muzyki, ponieważ wiem, że wtedy nic nie może mnie ograniczać i czuję wtedy ogromne szczęście i wiem, że to płynie z głębi serca. Komponując utwór, wyrażam siebie, swoje emocje, swoje uczucia i po prostu czuję się w tym całkowicie wolna, bo mogę pokazać ludziom swoje właśnie emocje, tak jak wcześniej powiedziałam. Myślę, że ważne jest to, żeby nie udawać kogoś innego, tylko żeby przedstawić się w takim świetle właśnie, jakim się naprawdę jest, bo to jest ogromna taka wartość, jeżeli ktoś potrafi pokazać, kim naprawdę jest. Tak jak właśnie ja to robię w muzyce, nie muszę nikogo udawać. Ja czuję się prawdziwie wolny, kiedy mogę wykonywać muzykę, słuchać muzyki. Wtedy naprawdę doświadczam wolności. Kiedy mogę wraz z jakąś orkiestrą, z jakimś zespołem wyjść na miasto, pograć różne utwory. Czyli gra na instrumencie jest dla ciebie wyrażeniem twojej wolności? Tak, jak najbardziej. A z kim najbardziej czujesz się wolny? Ze znajomymi, z rodziną? Myślę, że w gronie przyjaciół, najbliższych również. Powinniśmy bardziej ją doceniać. Przez wiele lat byliśmy pod zaborami. Nasi przodkowie walczyli o nią. Powinniśmy być szczęśliwi i dzielić się tą wolnością z innymi. Wolność jest dla mnie takim poczuciem pewności, że czegokolwiek bym nie chciała zrobić, zawsze jest ktoś, kto mnie będzie w tym wspierał. Że zawsze znajdzie się ktoś, kto mnie nie skrytykuje. Kto powie, że mogę śmiało dążyć do celu, że mogę realizować swoje pasje i marzenia. Jest to dar, który na pewno należy pielęgnować. Nie zawsze musi się to przejawiać w zrywach niepodległościowych. Może to być jakaś drobna, mała rzecz. Pomoc innym osobom też może pomóc im w dążeniu do swoich pasji, realizowaniu swoich marzeń, co też daje takie uczucie wolności, że możemy robić coś, na co tylko mamy ochotę. Cała społeczność w naszej placówce to osoby niezwykle utalentowane, które uwielbiają grać na instrumentach, którym wspólne muzykowanie sprawia wielką przyjemność, więc tu też ta wolność, niezależność i takie zżycie się między sobą na pewno się przejawia, więc myślę, że tutaj też tej wolności można się gdzieś dopatrzyć. Wolność to jest taki stan, gdzie nie przejmuję się problemami, gdzie mam świeżą głowę, to znaczy taką wolną, a przede wszystkim w tańcu. Nie myślę o niczym, nie myślę, jakie są, wykonam ruchy, po prostu biegnę z muzyką. Mi się wydaje, że to jest walka, żeby być wolnym. Nie jest to coś takiego, że przychodzi od razu. Trzeba się tego nauczyć, żeby nie bać się opinii też innych ludzi, żeby nie bać się krytyki. To jest właśnie to, żeby znać własną wartość. Wolność to pasja, którą każdy z nas ma. Wolność też jest czymś, co kochamy, wyrażamy przez to siebie.
wolnością każdy z nas nazywa coś innego, coś, co uwielbia, coś, co robi w życiu, coś, dzięki czemu może oderwać się od swojej rzeczywistości i być sam dla siebie, doceniać swój czas, własne intencje, własne zamiary, własne hobby. Dzięki wolności rozwijamy siebie, a wolność rozwija nas. I my także ją rozwijamy. Każdy interpretuje to inaczej. Dla jednego będzie to sala taneczna, dla innego będzie to aparat, a dla kolejnego będzie to las. Wolnością może być miejsce, może być określony czas albo człowiek. Dla wolności robimy bardzo dużo rzeczy, staramy się, żeby ją pielęgnować. I dzięki temu wolność jest czymś indywidualnym, czymś, czego nie da się zastąpić niczym innym. Dużo ludzi mówi, że nie mamy wolności, ale ona jest. Każdy ją ma, tylko musimy ją rozwinąć i każdy ją posiada. Tylko trzeba o nią zadbać. Mam hobby plastyka, rysowanie. Tam też mogę powiedzieć, że jest wolność. Wolność w tym sensie, że możemy coś przekazać. Możemy przekazać swoje uczucie, rysunek, kreska. Każda kreska jest czymś innym, jakimś nowym doznaniem. Jest tak samo jak krok w tańcu. Jest czymś, co nawet nie da się wyrazić słowami. Jak rysowanie, czy właśnie tańczenie, ruchy. Wszystko, co tworzymy, jest naszym wyrazem. Tak samo jak właśnie plastyka, czy taniec. Coś związane ze sztuką. To jest coś, gdzie można wyrazić swoją wolność. Za każdym razem, kiedy próbuję zatańczyć jakiś krok, jestem wolna. Na początku jest wielki stres, jest jakby każdy człowiek coś mówił i staram się słuchać po prostu każdego, kto do mnie ma coś do powiedzenia, kto chce coś mi poradzić. Ale gdy dochodzi do tego momentu, gdzie stawia się ten pierwszy krok w tańcu, gdzie trzeba postawić krok, czuję się taką wolność, że to jest muzyka i muzyka jest tą tak naprawdę wolnością. Nie są nią kroki, tylko muzyka, do której tańczymy. To dzięki niej chyba właśnie wolność można okazać w tańcu. To jest dla mnie możliwość robienia tego, co kocham, robienia tego, co lubię, bez żadnych ograniczeń. Wolność to jest dla mnie możliwość uczestniczenia w wyborach i wyrażania swojego zdania bez strachu, że coś może mnie złego za to spotkać. Właściwie wszystko to, co robię do tej pory, czyli studiuję, rozwijam swoje pasje, wszystko właściwie, co to, że mogę wyznawać swoją wiarę w taki sposób, w jaki uważam za słuszny, to uważam, że jest wolność. Dla nas wolność jest powieleniem definicji Spinozy, który powiedział, że wolność jest to uświadomiona konieczność. Czyli tak tłumacząc na nasze, czyli jest to kwestia zarówno praw, jak i obowiązków. I no niestety w dzisiejszych czasach nie wszyscy to akceptują. Jak Państwo na co dzień wyrażają wolność? Na co dzień jemy to, co nam smakuje. Oglądamy to, co chcemy. Idziemy tam, gdzie chcemy. Jedziemy tam, gdzie chcemy. Wyrażamy zdania też, jakie chcemy. Jesteśmy generalnie bardzo tacy tolerancyjni w stosunku do innych ludzi. Oczywiście, o ile to nie przeszkadza nam i generalnie pewnym zasadom, które my stosujemy. Każda sztuka, każdy twórca sztuki powinien mieć nieograniczoną wolność w tworzeniu. I powiedzmy, inna osoba, inna opcja polityczna, jeżeli jest to niewygodne, nie powinna po prostu zabraniać. Po to jest sztuka. Czy w Pana w życiu wolność jest w jakikolwiek sposób ograniczona?
Tak. W jaki sposób? Telefonicznie. Nawet i zatrzymywanie przez policję. Bez pretekstu zatrzymywanie i kontrola dokumentów. Czyli uważa pan, że wolność... To jest ograniczenie. Czy uważa pan, że wolność niesie też pewne ograniczenia? Ograniczenia też. No i obowiązek. No, wiadomo, że jak jestem wolny, to też muszę się zobowiązywać do pewnych przestrzegania jakichś zasad, tak? No to przestrzegam zasad. No, ale jak ja nic nie robię i podchodzi kontrola dokumentu, oni już notują mnie, tak? Sporządzają notatkę. W którym miejscu, gdzie, jak, bez przyczyny. No to jest ograniczenie wolności. Bo w pewnym sensie kontrolują i sprawdzają, gdzie, kiedy jestem. Czuje się pan wolny? Niezbyt. Niezbyt, no. Niezbyt. Idąc wieczorem, ja lubię spacery. No wieczorem. I w deszczu. Idąc wieczorem, w deszczu, tak jak patrol policyjny, interesuje się, co ja robię, tak? Dochodzą, kontrolują. A ja przecież nic nie robię, tylko idę. No to jest ograniczenie. Wolność jest dla mnie czymś wewnętrznym. Czymś takim, co jest w środku, niezależnie od systemu, okoliczności, od tego, co jest na zewnątrz. I w sumie no to jest dla mnie wolność. Coś takiego, że jest się wolnym od samego siebie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Że jakby różne rzeczy, okoliczności, ludzie, sytuacje, czasem schematy myślowe, które ma się na głowie, jakby nie determinują się do tego, żeby zachować się w jakimś określonym schemacie, w którym tak naprawdę, wiecie, o co mi chodzi? No, to jest dla mnie wolność. A co robiąc na co dzień czuje się pani wolna? Co robiąc na co dzień? W sumie czuję się wolna, jak robię sobie herbatę. Jak robię zwykłe rzeczy, jak zmywam gary, jak bawię się z moimi dzieciakami, w sumie jak maluję, jak spełniam swoje marzenia w stylu, nie wiem, no w sumie co mam powiedzieć. Uczę się ostatnio tatuować, więc no to jest dla mnie wolność, no nie, że robię takie rzeczy, pomimo tego, że odleciał mój balon, że jakby okoliczności i ludzie mówią mi, nie rób tego, nie rób tego, z tego nie wyżyjesz, z tego nic nie będzie, no nie. To moim zdaniem jest, jakby twój świat rośnie tak głęboko w tobie i zaczyna się robić tak wielki w środku, że on zaczyna wychodzić na zewnątrz, pomimo, no to jest dla mnie wolność, no wiecie, o co chodzi. Ja się czuję wtedy wolna, no w zwykłych rzeczach, naprawdę. Znaczy nie mówię, że nie czuję się czasem zdołowana i mnie nie przygniata nic, ale no. Czyli jednym słowem, jest pani wolna? No tak, muszę tylko jeszcze fajki rzucić. Dziękuję bardzo. Dobra.